Nie, no jakby nie było, słuchajcie, nie zapomniałem o tych, o moich widzach i dzisiaj wraca PWM, słuchajcie, taki mały tam, skromny na takim NE 555, pewnie już żeście go widzieli, ale u mnie na kanale go nie było i zaraz sobie troszeczkę tutaj, że tak powiem, poopowiadamy. No dobra. To jest schemacik takiego zwykłego PWM-a, tylko że tutaj zamiast ten TIP 31, co jest tranzystor NPN, ja wstawiłem tutaj sobie MOSFETa. Taki zwykły MOSFET z bramką typu N, czyli MOSFET typu N, tak jak widzicie, jest na schemacie. NE555 połączony w bardzo prosty sposób. Ja tutaj mam go w tej chwili. Że tak powiem, zaraz będziemy go podpinać, będziemy sobie, może pomierzymy. Słuchajcie, zmierzymy sobie na oscyloskopie, co mamy na wejściach. Na wyjściach akumulator 12 V. Wkrętareczka podłączona pod, nie pod baterię, tylko pod przewód. I będziemy próbować go sobie dzisiaj za chwileczkę odpalić. Bardzo prościutki układ, ja to zmontowałem przed chwilką. Tak, żeby tutaj dla was coś zademonstrować. Czekajcie, lutownica się nagrzała? Się nagrzała. No to sobie tak. Podłączymy sobie najpierw zasilanie tego PWM-a. Plus do plusa. Do akumulatorka, nie? O kurczę. Dobra. No dobra, mamy plusa. Teraz o, minusa. Podłączymy minusa i na razie, tak jak już widzieliście na schemacie, słuchajcie, potencjometr, tak jak jest na schemacie, jeszcze raz schemacik, potencjometr 100 kΩ, ja wstawiłem 10 kΩ, bo tutaj nie ma różnicy, słuchajcie, nawet przy 12 kΩ, przy 12 V zasilania, tak jak jest tutaj z akumulatora, to nie ma problemu, może być 10 kΩ, on i tak wymusza. Jak widać, o tutaj w tym miejscu, jak widać ujemne napięcie, czyli zaporowo działa ta dioda, a tutaj dodaje nam, tutaj idzie z plusa przez rezystor i jak zamkniemy potencjometr, to daje nam tu plus. A jak przekręcimy potencjometr w tą stronę, no to plus i tu już się spotkał zaporowo, czyli musi iść tędy. I przez pełne 10 kΩ ma opór. Czyli jest wymuszony. To może być 100 kΩ, może być 10 kΩ. No, aby nie mniej. No, bo już potem się robią schody, że tak powiem. I on się potrafi nagrzeć. Chociaż nie powinien, bo 1 kΩ zabezpiecza to właśnie w szeregu. Dobra. Mniejsza o to. Podłączmy sobie oscyloskop, zobaczmy co ma na wyjściu. I teraz tak, podłączamy sobie oscyloskop masę sondy do masy, do minusa i podłączamy sobie do bramki naszego tranzystora. No co my tu mamy? Czekajcie, przed rezystorem to, o. Do wyjścia 3555. No i teraz zobaczcie, skręcam w lewo. Mam tylko mały pik, skręcam w prawo, mam wypełnienie full. No dobra, ale jakbyśmy chcieli zrobić to na przykład jako przetwornicę, to musimy mieć dwa takie przebiegi odwrotne. No troszeczkę tutaj zaraz zobaczymy, moment, może ja się uda mi tutaj przełączyć na tą drugą kamerkę. Ojej, dobra. Tutaj widzimy tak, jak to wygląda na... Będziemy zaraz może widzieć, jak to wygląda na oscyloskopie. O kurczę, prawo kurczę się porobiło. Co to jest? No dobra, jak trzymam, to coś tu widać. No i dobra, i kręcimy, słuchajcie. Wypełnieniem. Zobaczcie. To jest minimum. A teraz jedziemy sobie w drugą stronę potencjometrem. I praktycznie się zeszło.
No i dobra, z powrotem wrócimy do minimum. Czyli takiego krótkiego, małego pika. Jak widać, tutaj jest na dole pomiar. Pomiar pierwszy od lewej, ten Witch plusowy, to jest 21, 70 teraz milisekund. Tak jak widzicie, znaczniki na tym, na monitorze. Pomiędzy okresami, nie? Drugi to jest właśnie długość tego minimalnego impulsu. No, coś tutaj pracuje, słuchajcie. Coś tu nasz ten PWM zaczyna pracować. Dobra. Ustawmy. Tak, żeby cięć nie robić, to będziecie mieli zakłócenia praktycznie na żywo. Z mikrofonu, bo ta kamerka w tej chwili mi też służy jako mikrofon, ale jest ok. Dobra. PWM nasz pracuje. No to teraz trzeba by było podłączyć naszą wkrętarkę i zobaczyć, jak to pracuje. No dobra, czyli tak. A, zanim podłączymy, słuchajcie, to żeby odwrócić, teraz tak. Mamy bramkę. O, co tutaj się, kurde, stało się? Aż tak? Aż tak traktuje? W trójkąt weszło. Aha, bo to jest na tym, na bramce. Dobra, no to teraz przed rezystorem. Pojemność bramki po prostu wymusiła taki. Trzeba będzie tutaj dobrać jeszcze ten rezystor, bo tu ma ustawiony standardowo 1 kilo ohm na bramce. No ale zobaczymy, co tu jeszcze wyjdzie. Kurczę. Jak ja się mam tutaj podłączyć? No przed chwileczką było, tak ładnie się trzymał. Dobra. Jest. I teraz tak, słuchajcie, tu mamy minus. Względem minusa mamy przebieg górny. Tak jak tutaj widać. A teraz przełóżmy sobie do plusa. I słuchajcie, mamy odwrócenie. Czyli mamy przebieg dolny, górny. I teraz przekładamy do plusa. Mamy przebieg dolny i tu mamy górny. Widzicie? Tylko, że on się stabilizuje sam ten. Dlatego tu widać, że tu jest górny, ale on idzie do zera. I teraz mamy ujemne napięcie. Zobaczcie, zrobię tak. Ma krótki impuls do zera, dużo ujemnego. Krótki impuls na plus, a dużo znowu jest ujemnego. Czyli mamy odwrócenie przebiegu. Między minusem a plusem mamy odwrócenie przebiegu. I teraz lewe, prawe obroty. O! Lewe, prawe obroty. Czyli jednym słowem tak. Musimy sobie tutaj podpiąć kawałek przewodu do wyjścia naszej bramki. O kurczę. Kawałek jakiegoś, dobrze by było, żeby znaleźć jakiś kawałek czerwonego. Tu jest mnóstwo tych kabelków, ale wszystkie cienkie. Ja bym chciał takiego troszeczkę solidniejszego, żeby było można. O, jest solidny kabel, słuchajcie. Musimy się podpiąć tak. Dobra, niech będzie to. Niech będzie niebieski. Kurde, dzieci się kończą. I to będzie nasz wyjście z naszego tranzystora, czyli to będzie zwierało do masy lub będzie naszym plusem. To zależy, czy będzie plusem, czy minusem. Zależy, gdzie podepniemy sobie potem minus wkrętarki. Dobra, no to teraz tak, odłączmy sobie oscyloskop już. Wyjście z naszego, to jest dren. Podłączamy się do drenu. Podłączamy się do drenu naszego tranzystora. O, coś tu mało tej cyny. Nie chcę tu zaraz zaszaleć. Gate.
z tej strony, czyli tutaj mamy dreń, dobra. Dobra. Mamy dren. I ten dren podłączamy sobie do silnika, do plusa. I teraz tak. Tu mamy nasz ten przebieg. Żeby było widać, co się dzieje z silnikiem. Podłączamy sobie minus do minusa akumulatora. No i trzeba włączyć ją, nie? U. Co jest? Plus. Jest puszczony. Podłączamy się do plusa akumulatora. Zobaczcie. Czuję się zapomniałem. Plus akumulatora jest wspólny. Minus mamy podłączone pod... o Jezu, S naszego Zerglingtona. Zobaczcie, wolne obroty. O, praktycznie stoi. Tylko piszczy. 10 kHz ma ten PWM. Także praktycznie będzie, być może, że będzie słyszalny w tym. I słuchajcie, jest tak. Wolne obroty. Oczywiście. O kurde, się nagrzał. Oho, to nie powinno się tak dziać. Musimy go schłodzić to na maksymalnych obrotach, na pełnym wypełnieniu. Ale tak nie powinno się dziać, słuchajcie. Minus. No dobrze, zwieram do minusa. Dren idzie z plusa. Dobrze. Czyli jednym słowem, ten PWM to takie troszeczkę nie wypał, bo się tranzystor grzeje. No niby reguluje, nie? Wszystko pięknie. Ale to tak nie powinno być, że on mi się nagrzewa. Przecież ja go prostokątem traktuję. Już ostyk. Na maksymalnych obrotach on mi się nie będzie nagrzewał aż tak. Dziwna sprawa. On nie powinien się tak nagrzewać. No regulator działa, ale tranzystor się kurde nagrzewa, no. Przy 4 amperach, przy 3. Teraz wam powiem, ile to ma. To się około 4 amper, 3-4 ampery. No dobra, no to żeby było jeszcze tak, żebyście coś tutaj może wam jeszcze zademonstrować, to ja zrobię w ten sposób, że wezmę na razie minus i zobaczymy, co się będzie działo z tranzystorem IGBT. Musimy wziąć nówkę tranzystorek IGBT, wylutować tego MOSFETa. No i zobaczymy 60, 40 amperowy IGBT. O, dawaj, wylutuj się. Już nie chce mi się grzać tej rozlutownicy. Wezmę odsysacz. Bo długo
trwa. A poza tym groty mi się pokończyły już w rozlotownicy. O! Co tu? A, bo to jest kurcze. O Jezu. Z przeróbkami. Płytka taka. Bo to płyteczka jest uniwersalna, ale ona jest na jajku. Jednak chyba trzeba będzie rozlotownicę nagrzać. No bo to jest dwustronne, ma przelotki i... Ajajaj. Dobra, słuchajcie, to zróbmy to tak. Spróbujemy go... Może się uda odescać. No i dobra, i teraz tak, tu mamy dren, mamy ten i wstawmy go tak. Tu już nie ma drenu, tu już jest emitter, kolektor i bramka, i gate. Taki dziwny tranzystor, nie? Taki dziwny tranzystor, że ma bramkę, nie ma bazy, a ma bramkę. Ale za to ma emiter i kolektor, tak jak w normalnym. Czyli jednym słowem, zepsuty tranzystor. IGBT. No dobra, go sobie tutaj przychylmy, żeby tu było można sobie podłączyć pod kolektor. Pod kolektor. Będzie plus, czyli wyjście. Bramka, kolektor, tak. I będziemy zwierać kolektor do minusa. Może nie pójść. Bo akurat w IGBT jest emitter, to jest N typu N też tak samo, ale może nie pójść. No dobra, podłączmy sobie minus. Pójdzie. Wszystko jest ok. Zaraz zobaczymy, czy się IGBT się też będzie nagrzewać. Jeszcze tylko oscyloskop, żeby zobaczyć, co się dzieje na wejściu, na bramie, na bramice, no, na gate. I jedziemy. No nie, bo a ziemia, słuchajcie, też się grzeje, ale jest delikatnie letni. Czyli jednym słowem jest tak. Zmierzmy sobie teraz na tej wkrętarce. Weźmy sobie miernik. Może o taką. Nawet taki. Zmierzmy sobie napięcie. Jak PWM-em jest reagowane napięcie? Czyli jednym słowem tak. Tu mamy plus tej wkrętarki. Tu mamy minus tej wkrętarki. Ustawmy sobie 20. Mamy cały czas, słuchajcie, 12,3 V. Zobaczcie, czy tak. No delikatny tam skok jest, no bo to jednak przez tranzystor robi, nie? Ale cały czas mamy 12 V. A w tej chwili wkrętarka nie rusza. Widzicie? Jednym słowem musimy ustawić na prąd przemienny, bo tutaj dajemy często jakość 24 V, a skąd? Mało tego, miernik, multimetr elektroniczny zaczął świrować. I nie mamy, i tutaj nie zmierzymy napięcia, słuchajcie. A mimo to obroty się regulują. Dobra. Pozdrawiam.
wszystkich. Na zakończenie jeszcze pokażemy schemacik. Bardzo prosty. Tylko tutaj jest typu N tranzystorek zastosowany. Dzięki za obejrzenie. To tak na szybko, taki bardzo jednorazowy, że tak powiem, odcinek. Pozdrawiam. No, liczę na łapki w górę. No i oczywiście tutaj na dole przez cały odcinek praktycznie leciał chyba ten pasek. Kanał można wspierać, nie? A, wspierać zawsze można. O, zobaczcie. Dobra, dzięki. Do następnego.